Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk oraz pełnomocnik rządu do spraw zarządzania infrastrukturą drogową w asyście parlamentarzystów oraz władz wszystkich szczebli otworzyli 45-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 z miejscowości Walichnowy do Sycowa. To jest dobra i podkreślam bezpieczna droga z trwałą betonową nawierzchnią. Powinna służyć bez większych remontów przez 40 lat. Nie będę się chyba mylił, jeżeli powiem, że jest pan ojcem chrzestnym tej inwestycji. Nie, tu wielu ma zasługi przy budowie tej drogi. Najważniejsze, że wielu samorządowców wykazało determinację, zostali poparci przez mieszkańców i ziemi sieradzkiej, i regionu łódzkiego, no i dopięliśmy swego. Droga już zaczyna służyć kierowcom na terenie województwa łódzkiego. Musimy poczekać jeszcze na dalsze odcinki, ale słyszeliśmy przed chwilą, że do końca przyszłego roku powinna być cała S8 gotowa. Na kilka minut przed południem pierwsze samochody pojawiły się na nowej trasie. Zaledwie po paru chwilach ruch ze starej obwodnicy przeniósł się na jej alternatywny odcinek. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowanie drogi numer 8 w klasie S poprawi bezpieczeństwo w ruchu, zwiększy jego płynność oraz znacznie skróci czas przejazdu. Droga łączy trzy województwa – dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie. Z biegiem czasu ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych i spowoduje rozwój ekonomiczny regionu. Budowa 45-kilometrowego odcinka kosztowała łącznie 1 274 800 000 zł, ale to nie koniec budowy. Ministerstwo Infrastruktury do 2015 roku planuje oddać kolejnych ponad 100 km S8.